Małgorzata Michalska ma dopiero 18 lat i jest jeszcze juniorką, ale już potrafi zdobywać bramki jak mało kto. W tym sezonie radomianka zdobyła ich już 41 w 6 spotkaniach. Liderka klasyfikacji Amanda Szymborska, reprezentująca San Jarosław, ma na koncie 49 trafień, ale dokonała tego w 7 spotkaniach. Najważniejsza jest jednak drużyna. Radomska Akademia Piłki Ręcznej ma w dorobku 6 punktów, a Mazur Karczew zdobył 9 oczek i zajmuje 6 miejsce w tabeli grupy C pierwszej ligi. APR jest o stopień niżej, czyli na 7 pozycji. W radomskiej ekipie jest mobilizacja. Jak zdobywać punkty, to właśnie w takich meczach mówią działacze APR. Spotkanie odbędzie się w sobotę w hali Budowlanki przy ulicy Kościuszki. Początek meczu o godzinie 13:00.